Cześć, Maciek Makuła z tej strony. Dzisiaj zabawię się w bycie konsekwentnym, bo kiedyś wam opowiedziałem o projekcie, o grze, która nazywa się SCP-087 i okazało się, że jest kontynuacja albo jakaś gra z podobnej serii, bo prawdę mówiąc, no nie wiem, co się wcześniej ukazało. No to co, to nie ma co się zbytnio rozwodzić, pokażmy grę w praniu. Tak, więc w poprzedniczce schodziliśmy po schodach, natomiast tutaj schodzimy takim lekko pochyłym korytarzem. Nawet widzimy już tutaj oznaczenie tego SCP, więc to nie jest ściema. Śmieszne jest to, że postać nie potrafi w sequelu skakać, jeśli to jest sequel. Potrafi tak dziwnie, śmiesznie chodzi na boki, odstawnie do stawnie, ale ten kąt skrętu stawów ma strasznie mały. I mamy element interfejsu, więc autorzy się uczą. Mamy w lewym górnym rogu numer piętra, tak więc wow. No ja czekam, jak to się wszystko potoczy dalej. Myślę o takich strasznych rzeczach, które zawsze mnie przerażały. Będzie gra, w której będziemy musieli jeździć windą, czy to ja nie miałem problemów, ale miałem kilku znajomych, którzy się bali jeździć windą, albo na przykład wytrzymać lekcję języka polskiego, albo majcy, i to będą prawdziwe horrory. No ale to wszystko przed autorami, jak widzicie, pomysł się rozwija. Może potem będzie już taka gęba bohatera na środku, zakrwawiona jak w Dumie i tak dalej, i tym podobne. No, kibicuję tej produkcji, tej serii, temu, nie wiem, tej marce z całego serca. No i będzie to ogólnie więc krótki materiał, bo jak się domyślacie, podejrzewam, że on nie jest teraz śmieszny, straszny w moim wykonaniu, czego nie chcemy, bo to będzie takie, prawda, psucie tutaj klimatu. Ja nie mam zamiaru jakoś też pokrzykiwać, bo też ze względu na to, że nagrywam, nie czuję się jakoś zanurzony do końca w rozgrywkę. W każdym razie pobrać ją możecie za darmo, to jest darmowa produkcja, przynajmniej taką mam nadzieję, tak mnie zapewniły osoby, które mi ją poleciły. Znajdziecie ją bez problemu w Google'ach, bo ja miałem jakiegoś tego linka, którego nie chciałbym polecać dla bezpieczeństwa. No i to jest chyba kwintesencja tego materiału. Aha, i gra jest krótsza, udało mi się ją skończyć. Dużo szybciej niż to SCP. O! I widzę, że jest generator tych korytarzy, bo ja na przykład miałem taką sytuację, że cały czas zakręcał mi w prawo. A tutaj skręcił teraz w lewo, tak więc... Wow, każdy z was może mieć inną przygodę, a tu jest w ogóle jakiś nagle duży pokój. Przyznaję, że to mnie wybija z rytmu, może tutaj się gdzieś odbić w różne miejsca. Więc to nie jest gra na raz w takim razie. O, raz razie. Co jeszcze z fajnych informacji? Tak, żeby nie wyszło, że spamuję materiałami i wrzucam takie parę minutówki. Chociaż tak pewnie wielu osób to zrozumie, no ale już trudno. Dostałem w swoje ręce Alana Wake'a, no już któryś raz, bo ja miałem kiedyś nawet okazję recenzować dla pewnego serwisu na Xboxie, więc się podzielę z wami opinią i co nieco wam pokażę. No to jest niestety gra, która, a to sobie zostawię moje wrażenia na jutro, mam nadzieję, że jutro coś wpadnie z Alana. No i to chyba to. Nie chcę dochodzić dalej, bo zaraz może zacznie się coś dziać i to będzie spoiler, a gra jest tak krótka, że wyjdzie na to, że opowiem ją tu całą, czy przedstawię w sumie. Wobec czego żegnam się z wami, przeżyjcie jakoś roztopy, bo na przykład w Krakowie wszystko już topnieje i odsłaniają się artefakty spod lodu, więc zdrowia i ciepła i jak najmniej mokrego w butach, cześć.